cześć, witamy was bardzo serdecznie na mapie Two Rivers. Witam was Korze. No i Siemanesko. A Raulen. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I Konsi, witam. Tak jak mówiłem, będziemy dzisiaj kosić to pole. To jest chyba pole z pszenicą. Chyba jęczmień. Jęczmień? Nie, mi się zdaje, że pszenica. Pszenica. Jaki jęczmień? Pszenica. To jest pszenica. Tak, to jest pszenica. Jęczmień by miał większe te wąsy. To tak, ja będę kosił. Ktoś tutaj musi dokończyć siać. Nie, no Korze będzie belował, a ja będę zwoził. Co ale tutaj trzeba jeszcze skończyć siać, te troszkę co zostało. No ale okay. Sam sobie powiedziałeś, co będzie zrobił. Ja jadę. Wiesz coś to ja mogę, to ja mogę potem belki pozbierać. No dobra, no to ty by to skończył. Tylko wiesz, pszenica chyba, tak? Tu była. No nie wiem, no jest ustawiona pszenica. No, to się jej pszenica. Tak mi się wydaje, że pszenica tu była. Od strony farmy. A prasa pszenica. Gdzie jest? Prasa. Ja sobie wezmę kombaj od razu. Prasa chyba stoi tam, gdzie kozy. Jest prasa, jest. Kuna. Stoi tu. Wezmę sobie ten header. Może wezmę go na wózku i tam sobie... Jest tam chyba miejsce, nie? Jest tam jakieś więcej miejsca, żeby odpiąć. Tak trochę rzuca tym biurerem. Tak? Nie da się podpiąć wózka pod ten kombajn? A to jest ten najmniejszy? Case. Ale ten... najmniejszy. Tak, tak. To się nie da. A, to wezmę od razu z wózka. CBD tam. Powinienem się zmieścić, tam są szerokie te wyjazdy, to CBD kombinował. To nie PGR. No, tutaj no, się... No, daj mi spokój. Co? Nie, to ja naprawdę... Na każdy tym przejeździe, żebym utykał. No tam są bardzo wąskie drogi. I tu już jest prosta droga, tylko tak, jeszcze jedna sprawa. Rura się otwiera. To jest 19 i te pole się zaczyna tu. Chowaj się, rura. To trzeba pojechać z tamtej strony. Kosić w kółko chyba. W końcu znalazłem ale... prosę. Kurczę, ale tu są tereny czasem tak pochyłe. Dobrze, że nie jest płaskie. O, płotek, to trzeba jednak tutaj już zacząć kosić. Najpierw poprzeczkę, ale taka zobacz jak to wygląda, płotą. Zobacz. Przecież ten kombaj to teraz 45 stopni pochylenie wynosi. Bez chudów to jest ciężko, rozłożyć. Zobaczyć co się robi, nie? Nie wiesz na co nie, masz przełączone. Dobry rolnik wszystko widzi po maszynie. No, ale tak, tylko że tu musisz widzieć co masz przełączone w danym momencie. Tak więc... Nie to, że tam wciśniesz coś i widzisz co się dzieje, bo nawet na tych monitorkach w kombajnie podglądów nie ma, to nie ma czego się spodziewać. Czemu już się zgubiłem, nie wiem gdzie jesteś ty. Kto ja? Dobra, a Rolę jest tu, czyli ty jesteś na drugim końcu. Ja jestem... Przecież ja, my jesteśmy obok no, tego widzę pola, się już. Widzę co się. Byliśmy przed chwilą. Tylko ty wjechałeś od innej strony, a ja od innej. A, z drugiej strony pewnie jesteś. No. Wiesz co? Zawróć i ja wjechałem tam. To zobaczysz tu jak tam jest stromo. Tam gdzieś. Ale nie, bo ty jedziesz teraz z prasą, tak? Tak. To zawróć i pojedź w drugą stronę jedź. Ja wjechałem tamtędy i zobaczysz jak tam jest stromo. To mówię ci, że normalnie tym kombajnem by się raczej nie dało wjechać. Tam było dość stromo. Nikt podjedź nie widzi, sobie. Jadę przez las. Nikt nie widzi. No ja sobie przyszedłem, wrócę zaraz. No to mówię ci, że stromo jest trochę, nie? Ja tam kombajnem wjeżdżałem. Leżę na boku. Nie leżysz, widzę. Ale dobra, teraz tak... Ale tak, kostki ci uciekną. Baloty raczej. No, na pewno, bo to, taka pochyłość to muszę uciec. Ale co kilka spadnie, a reszta może się wiesz, utrzyma.
To się nazywają plony. Przejechałem 10 metrów już w balocie. Widocznie wcześniej było trochę. Ta 95%. A Raulen mówi, że... Kostka, odpływaj. A Raulen mówi, że jak skończy... skończy siać, to będzie zbierał te bele, tak? No. Będzie się bawił w kotka i myszkę. To szybko pójdzie. Ale się... masakra z tym sianiem tu jest. Ten traktorem rzuca we wszystkie strony. No bo to jest troszkę za mały ciągnik na... do tego. Pobrałem sobie 30, żeby... Chciałem po prostu ciągnik, który ma ustawioną... Już pełno jest? Niemożliwe. To najpierw może opróżnię sobie to. A masz podstawiony jakiś... Nie, właśnie nie mam nic. No to musisz sobie przeprowadzić. No. Bo jednak na ziemi nie da rady. To jest fajne. Tylko czy ja mam jakiś ciągnik wolny? Hurliman tylko. Jak Lamborghini? Jest, tak, tylko że z kultywatorem jest. To wezmę sobie może. Jeszcze jest ten Steyr. A on znowu jest u krów. Nie, to po prostu zaprowadzę tego, te Lamborghini. I wezmę do tego Lamborghini przyczepę. Zasiałem! No to tak jak mówię, chciałem sobie pobrać mniejszy ciągnik, który ma tam, nie wiem, 40-50 koni. No to mówię, zobaczysz 30. No bo jakby tam miało, nie wiem, 30, to też by uszło. Chciałem sobie sprawdzić, no względem, czy kultywator jest po prostu dobrze ustawiony, czy nie jest, czy nie wymaga za dużo mocy, czy tam za mało, nie? I no. Pobrałem 30 i później patrzę w grze, a ona ma 90 koni. No to spoko. Kurczę, no to tak jak mówię, te mody polskie są dość dobrze ustawione względem mocy. To było oszukaństwo. Polskie mody są zajebiste. Panowie, farma jest tam od 20, nie? O kurde. No. Kurde, bo się zgubiłem. No ale żeby 30 miała 90 koni. Ale to można jakoś szybko edytować, czy to takie już bardziej skomplikowane? Wiesz co, to jest zależne, nie wiem od czego. Znaczy, bo tam masz dużo wartości chyba względem silnika. Bo tam są różne te wartości do obrotów i w ogóle, nie? I w sumie nie wiem, jak to jest przy ciągniku, bo przy maszynie, żeby ustawić zapotrzebowanie na moc, przy maszynie na zapotrzebowanie na moc wpływa oczywiście masa, bo na masę, jak masz większą masę, to masz większe tarcie, nie? A to też idzie sprawdzić w konsoli, w FS-ie. No to wiadomo, masa, to jak jest realna masa, to też jest inna moc wymagana. No i jest też taka wartość w XML-u, w maszynach, która też odpowiada za masę, znaczy za masę, nie za masę, tylko za zapotrzebowanie na moc. I to akurat idzie dość szybko zmienić, tylko gorzej z dobraniem odpowiedniej wartości. Dobra, ja ci już odjadę. Dobra, to ja już to kupuję. Gdzie jest przyczepa? Zbierka? Samozbierająca? Na farmie były dwie. Koło punktu resetu tam. Dwie aż? No, weź sobie pick-upa, bo szybciej jeździł. Do tej przyczepy. No tak, mogę pick-upa przecież wziąć do tego. No. Podepnij sobie obciążnik z przodu. To pick-upa. To pick-upa? No. Jak to możliwe? No my skąd im podpinali, co nie? I było. No. Tam trollujecie mnie. Konsi sam przed chwilą był zdziwiony. Nie dam się nabrać. Nie da się nabrać. Co zrobisz? Spaliłeś to Konsi przed chwilą i tyle. Tak no co zrobi? Ale te bele uciekają, zobacz. Konsi, Aron daje ci info. Szukaj beli w lesie.
Zatrzymała się. W lesie na 21. Jak będziesz miał znak, że jakieś sorry, ptaki... na 22. Jak będziesz miał znak, że ptaki są gdzieś, to tam szukaj. Na polu 22 szukaj bali jednej. Za znakiem ptaka. Tu na 19 jakieś bela była. No to wszystko z tego pola. Tak jak ja miałem ostatnio jakiegoś ptaka w GTA, nie? I go tak... Właśnie, usłyszałem ptaka. No ptaka. No ale w grze usłyszałem ptaka. Mówisz o ptaku, a ja w grze słyszę takie ra. I one są na ziemi, nie? No to można, jak czasem sobie na ziemi siedzą, nie? To można samochodem w nie wjechać. No. A wiesz co mnie rozwaliło, bo można zostać zwierzęciem w GTA 5, nie? No. I ptak podchodzi pod auto, wywala kierowcę i jedzie. No widziałem to. Widziałem, tak skrzydełkiem ma. Skrzydełkiem go wziął. Taki ptaszek podchodzi, wyciąga gościa. To jest... Albo świnią można być. Czemu to 22 jest tak na zielono jakoś odmiennie? Może trawa? Co? Może trawa tam była, ale nie zasiana. Gdzie 22? No 22 pola takie zielone jest. Wiesz co? Bo tam nie ma nic zasiane chyba. I to jest po prostu zwykła ta... Oznaka, że pole wolne. No tak. Bo jak się zmienia, to nic się nie zmienia. Jak się zmienia, to nic się nie zmienia. No jak zmieniasz na uprawy i na wzrost roślin, to się nic nie zmienia. A powinni się kolorki zmieniać. A Raulen, szukaj między polem 19 a 20. Także... Ja to nie mogę z lasu wyjechać tym autem. Ale jak 19? 19... A 20? Słyszę sobę. No to człowieku, jak to się nie walnie... To nie ta pora chyba, żeby sobę słyszeć. Jak ale się walnie w tego ptaka... To on spada. Dobra, i jak kończ. Jak się jedzie jakimś takim samochodem, co masz taką pakę z tyłu, jak w tym pick-upie, nie? No. To jak walniesz w te ptaki, to one ci spadają na te, na tą pakę. Gdzie masz jakieś te belki? No. Jakie belki? Belki? Wszystkie zbierałeś? No, do Korzego się pytam. Znalazłeś w lesie tam prosto jak jadę teraz? Rura. O kurde. Ale w sensie... Wiedziałem. W sensie, że z tyłu? Nie, przed nami tam w lesie, jak kończy się pole na lewo, szukaj tam w lesie. Przed nami? No, jedź prosto do końca tego pola. No, tam lewo klas do lasu. Jest. Ale ja nie wiem, jak tam mają być bele, skoro tu jeszcze jest pierwszy pasek gdzieś prostowany. Ale jest tam, od tamtej strony zaczynałem i tam już jest. Gdzie jest przyczepa? Gdzie tam masz nas w ogóle? Wiesz, różnica wieku. Kurde, ten... ten mi tu wjeżdża. Przyczepa. Już jest przyczepa. Ja się już typałem, bo miałem ci jechać. A, to chcesz, to możesz jechać. To ja sobie poczekam. Tak, wiesz. O, że niby... sobie tu usiądę obok drzewa. Że niby tutaj sobie usiądę obok drzewa i nie będę tyle biegł. I że niby nic nie będziesz widział. No tak, no jak ja mam tu między tymi drzewami balota szukać? Ale on tam jest. Jak najszybciej. Jest! Ale... Ty, ale... Myślę, że jeszcze jeden. On zebrał tam... tego balota, cię tam uciekał? Ale nie da się go, chyba że go z drugiej strony podbiorę. Kurde. To jest tragedia tutaj. Trochę. O, widzę, tutaj że to by kostki dobre były. A, chyba nie ma prasy kostkującej. O ile dobrze mi się zdaje, to pasowałby tylko mamy... dodać tego moda, co pokazuje ilość kostek. Po co ci? Oj tam! Ale i tak mamy fajny skład. Fajny skład. No, bo ja od ciebie biorę kurde 100 złotych od kostki, także ja już nie wiem ile sprasowałem. Tak?
No. To może ty lepiej zostaw te prasy. Sam se sprasuję. Mówisz? To biorę Lamborghini z przyczepą i ze zbożem w rozliczeniu. A ile tam już jest pełno pewnie, nie? No, i dlatego jadę już. A zarobiście się driftuje to z tą przyczepą. Zarobiście wygląda jak to zboże w środku tego pick-upa jest. Ej, a wiesz gdzie składować? A. Wiesz gdzie składować? No, wstawię. No. Bo wiesz, żebyś tam nie wywalił gdzieś... Na farmie. By się przewalały. Jak na tym... Na My Little Country, na dach. Na dach włóż. Jak chcesz, to możesz. Na dach możesz włożyć, jak chcesz. To rozumiem tego. Mercy praktykujemy? Co? Co praktykować chcesz? Ty, ale weź... Tutaj jest taka mała mapka, nie? W FS-ie, nie? No. I tylko jak jakiś... Tylko jak będzie kilka modeli takich... Aktualizacja do tego wyszła. Do czego? Do ZF-a. Jakiś malutka. Do ZF-a? No. Czy ale dopiero to co wyszło... Była? 1, jakieś, 3... Ale poniżej 1 mega to pewnie jakieś lokity. Ta, to coś tamtego. Tu mi się Bela pcha, kurde. Nie zebrałeś wszystkich. No ale weź. I niby tutaj troszkę więcej takich bardziej złożonych modeli jest. I już zaczyna ciąć. A taki Wiedźmin czy takie GTA. Wiedźmin, przecież on ma tak dużą mapę i... No ale Wiedźmin na PS4, ty nie. Ale no to porównaj sobie mapę z Wiedźmina na tu. No ale farming też będzie na PS4 na pewno ciąć. No to GTA nawet, no to GTA ma trochę, jest trochę mniejsze niż Wiedźmin, ale weź sobie porównaj, też dużo większe, bez porównania większe. Od tych map z FS-a też płynnie chodzi. Korze za wolno, ja i tak muszę iść tu jechać to odbyć, bo miałem mówić, że to wolno jeździsz, ale... Ja jadę 10 więcej nie jadę. Chcesz, żeby wał ukręciło w prasie? Maradzisz. Gdzieś... Żałuję mi stówkę za balotę, a co tu dopiero na wał nowy dać? No. Znalazłem się u krow zamiast na farmie. Kurde, gdzie krowa, a gdzie farma? No, gdzie ty pojechałeś? No wiem, tylko obok siebie to jest przecież prawie. O ja. A nie, przecież świnie są obok siebie, na farmie, a krowy są nawet dalej. No krowy są niedaleko. No nie, no w sumie blisko, no. A jak w ogóle tak spoglądacie na tego Wiedźmina nowego? Ja z góry? W ogóle nie zainteresowany. Bo gdzieś czytałem, że... Ja tak samo. Ktoś tam komentował, że 90% Polaków już pełno mam. 90% Polaków będzie grać Wiedźmina zaraz po premierze. Co nie jara mnie Wiedźmin. Totalnie. W ogóle im większy hype na jakąś grę, tym bardziej jej nienawidzę. Pełno mam jakby co. To tak sobie poczekam, jakby tam ktoś miał pustą przyczepę czy coś. Kiedyś był wolny, co nie? Jakby ktoś miał pustą przyczepę czy coś tam, to zapraszam. Niestety ja mam pełną. Jak to? No wiórów. Co ty gadasz? Co to było? Chyba auto utopiłem. Serio? Tam jeszcze jedno. Ale wjechałeś do tego stawu obok farmy, czy gdzie? No, wjechałem do niego. No to tam się nie da utopić chyba auta. Znaczy, ale nie mogę wyjechać, bo trzeba mnie... Musiałbym wypchnąć. Nie, ale czekaj, ja zaraz tu pójdę. O, no to co? A jak ty to chciałeś się poróżnić? Weź odejdź. Nie, ale... Przecież to powinno... O, zbierać bele. Ale to jest Araulen. Wiesz co, weź czymś pomóż. Już. Idę kosić. Ja to sobie jakoś wyprowadzę. Chyba.
Im dłużej bawisz się tam, tym dalej będziesz szokowany. Czekaj, gdzie ona leży? Widać ją stąd? Ty. Ale co? Nie, to Belę? To... A on tą Belę stąd wziął? To tutaj co spadła gdzieś? A ja wiem, a ja wiem. Gdzie ona leży? O masakra. Na drzewie? Nie, na drzewie, no, za lasem dalej, dalej. Że ho ho. Że ho 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 ho? No. Ale że ho ho ho. Ho 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 ho. Ale nie, to nie te święta w kąsi. O. Ho ho ho. To się robi, o, 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 o. O nie, tak. Nie do święta, kurwa. Bawi się. To oj, tam on trenuje, ale on trenuje. Wiesz, przygotowania. Nie chcę znowu dogryźć. Także, jak sobie radzisz z wyciąganiem? No, już bardzo dobrze. Nie, ale nie gadaj, tak fajnie zapowiadają, was zapowiadają, zapowiadali, bo teraz to już za chwilę będzie. Już niektórzy grają Wiedźmina. To i ochota trochę tam na zagranie jest, ale z drugiej strony jakoś nie bardzo mi podchodzą takie gry, w których muszę zbierać dużo rzeczy. Jakoś... Czyli The Forest ci by nie podeszedł. Znaczy to też zależy od gry. Jak masz określoną liczbę przedmiotów i po prostu zbierasz ciągle te same, tak jak, nie wiem, jakieś tam żywność, coś, to jeszcze ujdzie, ale tak jak masz jakieś tam przedmioty, które znajdujesz i musisz upychać w plecaku, musisz tam zastanawiać się, który wyrzucić, który nie. To Minecraft też by ci nie podszedł. Wiesz, akurat Minecraft to tam masz... Tam nie masz aż tak dużo tych przedmiotów. Nie, jest tam? Sporo. Czyli The Forest też by uszedł. Tylko, że tam masz... Wszystko możesz mieć w ekwipunku, ale ograniczoną ilość. No, to w sumie wiesz. Bo tak jak masz taki krak fabularny, nie musisz zostawiać sobie te zadania, znaczy przedmioty do tych zadań, co trzeba i w ogóle. A to The Forest to jest taki survival, rozbijasz no, się to, i no, to co innego jest, no to jest co innego, to... To jeszcze jest w miarę. Bo tak jak mówię, jak ja mam coś zbierać, co normalnie bym nie chciał wziąć, to fajne nie jest. Musisz, bo musisz. No wiadomo, w grze fabularnej trzeba zbierać różne tam pierdoły, które... Normalnie jakby się chodziło i chciało coś zebrać, nie wiem, jakieś grzybki, kwiatki. Tak jak w Wiedźminie są jakieś różne takie pierdoły potrzebne do mikstur. To zbyt fajne nie jest. U kogo to jest hał-hał czy coś tam? No to u mnie. Hał-hał. Oj, dźwięk z mapy, cicho. Tak, ja to wolę już na przycisk mieć, bo u mnie wbicie pełno. To jest przynajmniej podczas nagrywania z 8 razy. Ale kurczę, ja się nie spodziewałem, że tyle będzie tego... tych plonów z takiego pola. Ile już nagrywamy? Pełno? No to jest kompletnie niezbalansowane jakoś. Przecież to nawet pryskane nie było, nie? Było, bo jest ciemne jak. Nie, chyba nie. A to jest było siane, czy od razu oryginalnie? Oryginalnie. No to na pewno było. Może w sumie tak. Może. No bo kurde, przecież przejdzie się jedno kółko, nawet nie, trochę się przejdzie, przecież tym kombajnem to powinno się ściąć całe te pole. No nie, przez... No dobra, no to pół. Powinny być max ze dwa zbiorniki, a nie tyle. No nawet się nie można nacieszyć cięciem, tylko co chwilę sypać. Tak,
U mnie pole jedno ma coś koło ponad pół hektara. No. To jak kosimy je bizonem, to są trzy zbiorniczki. Pół hektara. No, Trzy przesadziłem, dwa zbiorniki. zbiorniki. To ostro musi sypać. Zależy, jaki rok będzie. Ale co tam w ogóle kosisz, że ci tak sypie? Pszenica. Z pół hektara, dwa zbiorniki. To nie jest źle. Nieraz widać jak kombaj kosi, kosi, kosi. A w Stanach to co mają? Jadą sobie klinem, kurde, jedzą obiad w międzyczasie, oglądają A wiesz tam, telewizję. oni to puszczą sobie kombajn. On jedzie według GPS-u, je sobie obiad, włączy sobie telewizję i nic nie musi robić. Jak w tym kombajnie je obiad? A No. gdzie? Otworzy sobie rozkładane łóżko, położy się. Tym, że w Galileo oglądałem, jak zbierali sałatę, to traktor jechał jeden na godzinę, a ten sobie siedzi zadowolony, bo wszystko GPS ustawione. No. Przecież normalnie człowiek by tak równo nie jechał. I nie ma, że boli. Zbierasz przez 24 godziny sałatę. No A serio, co? 24 godziny. Ale kto zbiera? No, ludzie normalnie nożyk i podcinają sałatę i wio. 24 godziny? No naprawdę, i idzie zmiana potem. O I znowu kurde. następnie 24 godziny. To chyba trochę zbyt dużo. Coś chyba No trochę. musiałeś chyba coś źle obejrzeć. Nie, serio, serio, dobrze, dobrze. 24 godziny? Tak, mają minut 3 przerwy z tego w tym czasie. Po pół godziny. Z ty na czołówę mi tu jedziesz. Ty Ale na to, ale to czołówce. gdzie tak? W Ameryce. Niemożliwe, tylko w Polsce z wyzysk. Ale ten, z sałatą to nie wiem gdzie to było, a w Stanach to ci mówiłem, są w Okoszeniu. A no to z A. sałatą mi chodzi. A z sałatą to naprawdę słowo honoru. Jeżeli przegrasz, No to na likwidujesz pewno w kanał na Polsce to YouTubie. było, w Polsce jest wszystko Nie. możliwe. Tak, w Polsce mają John Deere, kurde i... Mają. Jak nie mają? Dobra. Mają. Nawet w mojej Dobra. okolicy mają. Ale pewnie coś starego jakiegoś. Nie, nówki mają. Nie, teraz pojawiają się coraz więcej takich A nie ciężarówek. mają jakichś dużych, ale te szóstki. Tak, O, tak. dobra, Szóstki już to wiem, mają w Niemczech. spokojnie. W Niemczech to było. Ale to no, bo to jest Galileo, to raczej w Niemczech wszystko się Tak jak odgrywa. krowa, że miała otwór w brzuchu i na korek. Zobaczyli, jak się trawi tam. Sprawdzali stan Ty. trawienia. Wiesz, korek No. w brzuchu, taki bagnet. Poziom jedzenia. Mają Szefie, ile tam minut? podziałkę na bagnecie mają. Minimum, Poziom. maksimum. Ej, dolej tam trochę siada. Ale te Kurde, mówię, programy. czemu mi nie chce złapać, a tu już pełne. Ale te programy takie jak Galileo fajne są. Tak, lubiłem oglądać na TVN Turbo. Te samochodowe takie zmagania były. Samochody były prowadzone przez GPS-a z innego pomieszczenia kierownicą normalnie. Same samochody. Same Ten. samochody, pełno kamer w środku. No to. Ale jak weź, jakby to miało doprowadzić do takiego czegoś, że sam komputer by się ścigał na torze i ludzie by to. Ale to nie tak, że, bo ten, co kierował, siedział w takim jakby bunkrze i kierował. Kamery miał wszystko, jakby patrzył i jechali. I No to. zadanie było, żeby zatrzymać ten pojazd. To w sumie to jeszcze może i ujdzie, ale to też. Co to za A sens jeżeli oglądać, jak jedzie wyjechał pusty tam za samochód? zadany obszar, no to samochód kaput stoi. No bo weź, bo to jedzie pusty samochód, nie? Gdzieś się kieruje. Jaki pusty? A co tam było w Przecież środku? pełno kamer, No to kabli, kamery. Chyba żeby kładli worek. siłowników, Chyba żeby osiąga. kładli worek kartofli na siedzenie, żeby. Żeby wiesz. Albo stracha na wróble. Albo takiego plastikowego chłopka jak w Efesie, że sobie siedzi.
Albo dmuchaną poduszkę. Dobra, zostańmy przy wersji poduszki. Poduszka taka... Jakaś kończyna pewnie wystaje z poduszki. Ale teraz... Bo Galileo jest niemieckie, nie? Mhm. A teraz też jakieś... pod lupą jest... Pod lupą, nie? Pod lupą, pod lupą. Teraz pod dziwne lupą. Już, oni wszystko robią, żeby ino w telewizji było. Jest no. Już nawet program Słoiki. No człowieku... Weź... Ale nie mówię o tych programach, bo... Te programy jak Słoiki i inne takie, to... To są, wiesz... To jest wszystko jakieś... na jednej treści, ale o czymś innym. Tak. Ale co, i to tak... Ma to oglądalność? Nie wiem, szczerze tego nie oglądam. Bo tak jak mówię, to takie... Pod lupą, to jest coś jak Galileo, tam wiesz... Jakieś tylko tam wiesz, różne... że polskie. No, jakieś tam różne takie... Jak, wiesz, ostatnio oglądałem jak gościa podpalał. Albo o, fajne jest Anatomia Głupoty. Co? Anatomia Głupoty. Też taki program jest. Pierwszy słyszę. No jest coś takiego. Co za wejście? Co? Gdzie? Co no raz. Dobra, gdzie jest moja przyczepa? Ona jest pełna. To niedobrze. A ty masz pełny zbiornik? No. To kończymy. No kończymy, tylko jeszcze szukam was, gdzie wy jesteście. Kombajna, czekamy na ciebie. A, to jadę tam z... Lamborghini tam pojadę. To ja się ustawię ale... też. Ale wejście! Szkoda, że ja tego nie nagrywałem. No, fajny drift, nie? Serio. Jeszcze z mojej perspektywy. No, się tak ślizgał, że szok. Bo ja chciałem się zatrzymać tak, że tutaj w tym, nie? W rządku, ale on pojechał dalej. A, to jest korze w białej koszuli, korze. To ja raulę. Ja jestem biznesmen. O, teraz mnie w ogóle mnie nie widzisz. Nie, ustań przed... Ale weź, serio, a ustań przed tym. Przed ciągnikiem ustań, tu. Zaklinowałem się. O. Patrz. Wiesz, u mnie to masz taką bardziej szarą niż białą tą koszulę. Oj. Bo patrz, tu masz tą dolną część ciągnika taką ciemną, a u góry. No weź tam przy kole bardziej bliżej. Się wkamuflowałeś. Tak trochę bliżej tuza. Wkamuflowałeś. No i teraz to nie widać go. No. Wkamuflowałeś się, chłopie. Kurde, zawsze chcę ten F4, żeby schować chud jak w tym FS-ie, w ZF-ie. No, tam F4. Tam jest fajnie z tymi chudami. Hopsa. Dobra, a Raulen, teraz ty się żegnasz. A więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Grali dla was szanowny pan Raulen, czyli ja. Żegnam wszystkich oraz Korze97. Korze97, nie 97. Żegnam wszystkich. Jedno i to no. Samo. No i szanowny pan szef, który nagrywał wszystko, całe to przedstawienie, pan Kozi. Chodził bokiem. Żegnam wszystkich. Także do następnego odcinka. Pa, pa. Bye, bye. Odpływaj.